Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w Tainted Grail The Fall of Avalon, czyli takiego polskiego Skyrima, polskiego The Elder Scrollsa. Bardzo ciekawa historia wokół tej gry jest, ponieważ Tainted Grail to była planszówka, to jest planszówka, na którą twórcy zbierali crowdfundingowo, zebrali tyle pieniążków, że postanowili się również wydać grę komputerową i na początku miało być to być RPG w rzucie izometrycznym, bardzo przypominającym, może nie bardzo, ale podobny właśnie do Króla Artura, którego mogliście widzieć u mnie na kanale. Natomiast powstał RPG przypominający właśnie The Elder Scrolls. Giereczka jest już we wczesnym dostępie od roku i ma wyjść oficjalnie w przyszłym roku. Stwierdziłem, że zagrałbym w jakiegoś RPGa. Zobaczymy. Będzie to... na pewno zagramy sobie 2-3 odcinki. Czy będzie to pełna seria, to wszystko będzie zależało od waszego odbioru. Także dziękuję. I lecimy. Nowa gra. I mamy prolog. Zacznij swoją... Zaraz. Mam. Aha, po prostu nie wszystko ma napisy. W porządku. Nowa gra. Zacznij swoją przygodę ze startu. Bardzo rekomendują wszystkim graczom Tainted Grail. No to chyba musimy to zrobić, bo później co mamy? Horns of the South. Re-experience. Okej, po prostu dodali tutaj 10 do 20 godzin gameplayu w tym regionie. To jest, można sobie chodzić między aktem pierwszym i drugim i tu są pewne jakieś zmiany. A tutaj zacznij od razu z aktu drugiego. Dobra, wiem o co chodzi. Gra jest we wczesnym dostępie, więc pewnie patche były w falach, więc jak wprowadzili zmiany, żeby ludzie nie grali cały czas od nowa, mogli sobie ten. Dobra, zaczynamy od prologu. Camelot dawno stracił swoją chwałę i blask. Teraz stolica jest symbolem nadchodzącego upadku. Okej, cieszę się, bo bardzo liczyłem na jakiś RPG. Ostatnio mam niedosyt RPGów, nie ma nic nowego na rynku. Czekałem na Dragon Age'a nowego i tak nie wiem co sądzić po nowym gameplayu. Lecimy. King Arthur led the great escape from the homelands, where our kingdoms were ravaged by the plague. Leading people to Avalon, he started the Age of Conquest and took the island from the Four Dwellers. Using the mysterious powers of Menhirs, together with Merlin, they cleansed the land of the weirdness, a primordial force of chaos and possibility. But now, long after the death of the king, Camelot is in shambles as Avalon fractures into chaos. Old legends are gone, and the weirdness is creeping back into our lands. The bleeding heart of the plague has started beating once more. And the Red Death has returned. Rulers of the island Asylum, an order of the Red Priests, are desperate to stop it by any means necessary. Rotting in one of their cells is a stranger who might bring a spark of change to this cursed island stuck in everlasting autumn. Okay. Ciekawy fabularnie. Kolejna gra, w której Król Artur jest przedstawiony zupełnie inaczej. Dobra, mamy predefiniowane postaci. No to weźmy sobie jakąś tutaj jedną. Drugie mężczyzna. A tutaj możemy sami się pobawić też, tak? Dobra, to mnie ważne. Ale twarz. Niech będzie coś takiego. Włosy, o. Włosy, najpierw zacznijmy od najważniejszego. Nie da się mieć samych wąsów, trzeba mieć wąsy i brodę. No dobra. Niech będzie coś takiego. A włosy? Włosy niech zostaną. Tutaj nie będziemy się bawić. Poziom trudności. Imię. Dial. Normalny poziom trudności. Czy na pewno chcesz grać tą postacią? Oczywiście, że chcę. Rise and shine. Rise and shine. Yes, it's me again. And I hope this time you'll cooperate, without me needing to repeatedly hit you in the face, eh? Dobra, jest ziomeczek. Miałem nogi w cutscence, a teraz nóg nie mam. Dobra, startujemy w celi. Kim jesteś? Look, we just have to get this over and done with. Unless you want a visit from someone upstairs.
And trust me, you don't. Just like before, no food until we're done here. And the moment you start getting on my nerves, we're going back to my tried and tested fists. So, tell me, what were you doing in the forest when the Red Shields caught you? Chciałem zaciągnąć się do... tutaj określamy swój styl gry, moi drodzy, czyli... No, porównanie z The Elder Scrollsem, już wiem, o co chodzi. Dobra, chciałem zaciągnąć się do armii. Broń jednoręczna, dwuręczna, blokowanie ciężki, pancerz i atletyka. Polowałem, łucznictwo, uniki, skradanie. Ukrywałem się przed strażą miejską, próbowałem sprzedać parę przedmiotów. Tutaj też łucznictwo, zwinność i skradanie. Czekajcie, czym się różni od polowania? Nie mam atletyki, mam lekki pancerz, a tu był średni pancerz. Szukałem starożytnego miejsca kultu, alchemia, magia. Wiecie co? Ukrywałem się przed strażą miejską, próbowałem sprzedać parę przedmiotów. A common thief. I knew it. So, you one of those who sneak in and steal whatever's valuable when nobody's looking? Or one of the cowards who shoot people from a distance. Daj mi łuk, to tam się przekonasz. Staram się unikać walki. Kradzież, skradanie. A zróbmy to. I figured. Your predecessor in this cell knew how to put up more of a fight. I'm missing a tooth thanks to him, but he's missing more. Look closely over there. See that little white gleam on the wall? Bits of sobie rogue. Okay. That was easier than I expected. Now, unfortunately, we'll have to start. Ale headshotik. Chociaż chyba w szyję dostał. I always found it puzzling that these people won't bathe. You, I understand, you're literally rotting in this damned cell, but them, there's just no excuse for the stench. There they are, finally. To jest czerwony kaptur. I know, you have a million questions forming in your head, but they'll have to wait. One of these keys will open your cell. When you get out, head left. I'll scout ahead. W porządku. Tajemniczy rycerz powiedział, że znajdę go głębiej w lochu. No, o tym ziomeczku chyba mówił. Podnieś wiadro, chyba nie potrzeba. 7 przykazań głównych. Pierwsze. Pierwsza była prorok, potem pojawiło się słowo. Słowo jest święte. Papież, jego kardynałowie oraz kapłani otrzymują słowo. Słowo jest drogą. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami godnymi słowa. Dobrze. 7 przykazań głównych. Wiadro. Odblokuj klucz więzienny. Miot piutny, strzała, pałka, spodnie. Ciekawe, czy to, co ja dostałem. Szybkie sloty. To ma znaczenie, że dostałem taką broń, o jaką powiedziałem, czy nie? To jest prawa ręka, lewa ręka. Bo mogę mieć zestawy broni różne. Na szybki wybór miód pitny. Tutaj nic i teraz tak. Kaptur. Jakiś tam pancerz. To, buty. Coś jeszcze tu mam? Tu nie i tu nie. Dobra. Czyli co, mamy lekki atak. Ciężki atak. Ukryj broń, pokaż cel. Dobra, a tu mogę wchodzić? Też te 7 przykazań? Tak. On kazał iść w lewo, ale... Explore mały? Piękna Liliana w komnacie rozkoszy. Jeżeli ktoś teraz interesuje was lore, no to śmiało. Zakiewka. Figurka Menhira, piwo. Znany system otwierania zamków, znany. No i proszę bardzo. Moneta, mikstura, eliksir odmładzający, klucz strażnika, moneta. Butów nie biorę chyba, bo to są te same co mam. Bimber weźmiemy. Drewniane pałki wezmę. To jest ta dziewczyna z książki. Garnek do gotowania. Użyj losowych składników. Nie mam jeszcze składników żadnych. Dobra, czyli jest tutaj crafting, gotowanie. Gotowanie dla opornych. Strawę żebraka, z pewnością bardzo popularną. Okej. Okay. Odlokowano receptury. Warto tu było podejść. Kubek. Szafka. Wytrychy w szafce były.
Dobrze. Siedem przykazań, słoik. O, bieluń, piwo. Wygląda to, że ktoś uszkodził zamek, okej. No dobra. To explore zawsze spoko. Wydawało mi się, że giereczka przycina delikatnie, ale nie. Dobra. Tu coś mamy. Też 7 przykazań. Notatka spisana krwią. Do każdego, kto znajdzie tę notatkę, w jej uciekaj stąd, zanim zaczną swoje leczenie i sprawią, że zechciesz samodzielnie odgryźć sobie nogi. Gwarantuję ci, że nie jesteś chory, a nawet jeśli jesteś, nie wyleczą cię. Ratuj się jak ja. Ukradłem mały szklany słoiczek, gdy nie patrzyli. Potem rozbiłem go na kawałki i połknąłem je wszystkie. Wkrótce będę wolny. O, zapis gry. Tutaj nic, 7 przykazań. Wiadro, 7 przykazań, dobra, lecimy. Śpi? Nie żyje. Dobra, bimber, mięta, szałwia, miód. Miód pitny, mąka, sól, mleko, ziemniaki. Szkatułka. O, proszę. Dobrze, że gram złodziejem. Jeden poszedł. Dobra, otwarty. Kradzież mi wzrosła do 17 punktów. Niestety jeden wytrych stracony. Pieprzowina. Wiecie co? Zaraz chyba wrócę do tamtego miejsca i spróbuję coś ugotować może. Stary list. Najdroższy Martynie, w końcu dotarłam do azylu na wyspie i przeszłam wstępne badania lekarskie. Ojciec Vaughan powiedział, że moje objawy wskazują na bardzo wczesne stadium Czerwonego Moru i że bardzo dobrze zrobiłam, że przybyłam tu z własnej woli. Obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby mi pomóc, żeby nasz syn, pisze syn, bo czuję, że to on, Martin, urodził się zdrowy. Wiem, że miałeś wątpliwości co do mojego przyjazdu tutaj, ale naprawdę jestem dobrej myśli. Będę was na bieżąco informować o postępach leczenia. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Kocham cię i bardzo tęsknię. Na zawsze twoja. S. Myślałam o imieniu Levelin. Jak ci się podoba? To jest zadanie. Nie zapominajka. Dostałem zadanie związane z tym, czyli pewnie znajdę tego ojca, bo ona raczej nie przeżyła. O, koszula jakieś. Ona raczej nie przeżyła, sądząc po tym, co już tutaj wcześniej przeczytaliśmy. Pęknięta tarcza. O. Dobra, stąd przyszedłem, to idziemy tu. Siema. Nie umarły. O ty. Dobra, mam problem ze staminą. Zakrwawionej koszuli nie biorę. Aha, tu torturowali chyba gościa. Przyrząd pomiarowy medyka, piła medyka, wiertło medyka. Na razie to raport z autopsji. Wykonałem otwór trepanacyjny w lewej kości skroniowej. Okej. Okay. Nóż do amputacji. Olej rybny. Koszyk. Myślałem, że w tym koszyku coś będzie, a nie, że tylko koszyk. Bieluń. Dobra. Kolejny, otwieramy. Notatki z leczenia eksperymentalnego. Na grupie moich pacjentów, 3 pacjentów, zdecydowałem się przetestować nową metodę leczenia z użyciem tkanki istoty dotkniętej przez dziw. Okazało się, że cierpi raczej na dur brzuszny niż czerwony mur. Spaliliśmy ciało. Trzeciego dnia zaczęło zachowywać się chaotycznie. Drapała ściany, szarpała za włosy, pacjentka numer 2. Piątego dnia było tak, jakby wstąpiła w nią jakaś nieludzka siła. Wydaje się, że mączka kostna ma niewielki... Okej, czyli robili tutaj jakieś eksperymenty. No i tak stworzyli tego jegomościa, który mnie zaatakował. Tutaj widzę, że ludzkie mózgi są. To ich nie potrzebuję. Czemu mi to wygląda na jakieś...
Dobra, jeszcze. O, udało się. Język utopca, krew potwora. No proszę, Geralt tu był. Nóż do amputacji, czyli będą też potwory. Zapiski o mutacjach dziwu. Zmiana mutacyjna niewielka. W żołądku resztki niestrawionego ludzkiego mięsa. Obszar mutacji całościowy. Dobrze. No, widzicie, gram złodziejem, to można otwierać. Ciekawe jakby było, jakbym grał, wybrał sobie inną klasę. Dodatki ojca Wygana. Imię Katrin Giscard. Płeć kobieta, 7 miesiąc ciąży. To jest ta, o której pisaliśmy. Ekspedycja na dziw mogła zmienić psychikę kobiety. Wybuchy złości, melancholia. Jeśli chodzi o zmiany fizyczne, płód wydawał się być znacznie bardziej dotknięty efektami dziwu niż matka. Po pierwszej standardowej sesji leczenia płód zaczął gwałtownie rosnąć. Po drugiej potroił swoją masę. Musiał zostać wydobyty z macicy za pomocą cięcia podbrzusza. Jego torsi i głowa były nienaturalne, zrośnięte i wyglądały jak ogromny kawał wołowiny. Jego kończyny były słabe i zwietrzałe. Pomimo swojego monstrualnego wyglądu okazało się, że ma... szansę przeżyć. Więcej badań wkrótce. Kobieta nie przeżyła zabiegu. Katrin zmarła w połogu w Selsazylu. Czy jej mąż powinien usłyszeć prawdę? O! Wiertło medyka, nóż do amputacji. Jest jakaś karteczka. Do brata Seftona. Czcigodny bracie Seftonie, pozwolę sobie przypomnieć bratu o to, o czym wspomniałem już wielokrotnie. Stację alchemiczną należy sprzątać po każdym użyciu. Okej. Okay. Czyli mamy stację. Wymaga klucz do laboratorium. I dostaliśmy miksturę. Tylko klucz trzeba znaleźć. Mogę się skradać? Mogę. Ktoś jest pode mną? O, jest. Patrzcie. Klucz do laboratorium. Szata kapłana. To weźmy, bo jeszcze takich nie miałem. Dostał, ale ja też oberwałem. Moneta, bandaże. Może wezmę sztylet. Gorąca maś. Zepsute mięso, mączka kostna. No jak naprawdę jak Skyrim. To trzeba przyznać. Nawet to co podnosimy. Jakbyśmy byli tutaj draugi, jakby to były, nie? Tam zaraz pójdziemy. Rozdział pierwszy. Nie da się? Zapiski z łapanki. Ludzi łapali tutaj. Spirytus Bieluń. Historia Wyspy Umarłych. Spirytus. Dobra, szafka jest pusta. I tu, czy to jest tu do alchemii? Tak, mogę zrobić miksturę zdrowia. Spójrz. Mikstury many nie potrzebuję, bo nie gram z czarami. Dobra, ewidentnie chcę to zobaczyć, co jest tutaj. Ciekawe. Mapy, prawda, nie mam żadnej. No chyba nie. Grzyby. Pieprzniki. Aha, tu jest tylko... Tak. Dobra, czekajcie, czy ja mogę sobie ten drugi schemat wziąć i teraz to, czy to znaczy bandaże, miksturę sobie weźmy tu, bo to co mi daje, miód pitny, spożycie prowadzi do nietrzeźwości, tymczasowo zwiększa siłę, to nie. Mała mikstura, czekaj, okay. Mała mikstura leczenia teraz, tu, na szybki wybór, a drugie co mogę? Szybki krok, to na razie nie. Tu teoretycznie te pieprzniki też. Dziwne. Usłyszał mnie, a jednak...
Dziwne. Jakim się, jak się wybiera? No teraz mam, o właśnie. Zobaczmy, czy mogę go jakoś tutaj. Dobra, dało się tak to zrobić. Zepsute mięso. Mózg, a ten mózg to nie musiałem brać chyba. Bo trochę tego tu jest. Tu są drzwi, nie? Mączka, goździk. Olej rybny i olej... Zobaczę tylko rybie oko i mózg. Trzeba sprawdzić, czy ten mózg rzeczywiście dobrze, że ja go nie biorę. Aha, mogłem brać. To są składniki alchemiczne. Czyli mózg mogłem spokojnie brać. Skrzep. Mączka kostna, mózg. Bandaże. Dzban ceramiczny. To już nie jest potrzebne chyba. Tutaj też nic nie zrobię. Czy to ten, co mnie uwolnił? Nie. Dostał. Garnek do gotowania. Zaraz pogotujemy. Mała mikstura. Sekrety anatomii. Kradzież życia 10%. O! Zwiększona kradzież życia. Mózg, krew potwora, mięta. Blood Sucker Potion. Aha, tu nie ma drogi. A ty żyjesz? Nie. Tutaj wszystko, garnek. Użyj losowych składników. Nie, dajmy cebulę, czosnek i dziczyznę. Na bank coś wyjdzie. No, potrawka z dziczyzny. To tak, cebula, kapusta i kasza. Bardzo polsko będzie. Skromny posiłek. To inaczej, cebula, kapusta i wołowina. Kasza, mleko i ryba. Weszło. Wieprzowina, ziemniak i kapusta. No. Kasza, cebula, wieprzowina, ziemniak, kapusta, czosnek. Cebula, czosnek, kasza. I to wszystko połączyliśmy. No proszę. Tu mam przepisy, których mógłbym używać. W sumie te przepisy może lepiej by było lecieć z potrawkę z dziczyzny zrobiłem. Warzywo i dziczyzna jest. Dobra. Odlokowaliśmy nowe receptury. Krew potwora, mózg. Dobrze. To co, idziemy dalej. Pytanie. Czy idę w dobrym kierunku? Aha! Wróciłem tutaj. Czyli jakbym zszedł tu... Teraz... Tu się cofam. Już wiem, o co chodzi. Teraz jestem na górze, ich wybiłem tutaj. Ale teraz się cofam. Tak, to teraz idę w złym kierunku, dobra. Czyli ja przeszedłem tutaj. Przeszukałem gościa. Poszedłem tak, żeby przyjść tutaj. To wygląda jak drzwi. Biegniemy dalej. Tak, tutaj było zejście. To jest on. Już czeka na mnie. Eliksir rozmadzający, strzała, krótki łuk. No, to mi się podoba. You took your sweet time, eh?
No cóż. I did too when I was leaving this place for the first time. You have to admit, the Red Priests are quite resourceful when it comes to death and dying. Kim jesteś? Great question, truly. But in case you haven't noticed, we're still within the walls of the Island Asylum. When we're out, then we'll talk. I'm told this path leads to the beach. I don't know how, but if it's true, then I'll wait there for you until dusk. Good luck. Do zmroku. Po zmroku to pewnie sobie pójdzie, tak? I wtedy będę zdany na sam na siebie. No dobrze. Mam zadania, mam status. Siła, wytrzymałość, broń jednoręczna. To rośnie, dobra. Średni pancerz, to są efekty aktywne. Optimal dash. Stacy. Dostępne punkty 0. Okej. Okay. Dodajesz punkty, kiedy siadasz przy ognisku, okej. Okay. Czyli jak w Soulsach. Dziwnoplazma, słoik i młotek budowlany. Jeżeli ja bym tak podszedł za nim i włożył mu stolik, znaczy słoik. Aha, tu są... Czekaj, tu mam tarczę, nie? Tak. Zauważyło mnie to coś. Trzeba tu. Mhm. Dobra. Na nich chyba muszę tym. Na skradanie będę się brał sztylet, ale tak to muszę chyba to. Jak jest z możliwością noszenia? Ja mam jakieś przeciążenie? 31 na 115, czyli teoretycznie mogę wziąć wszystko to i... 33, o kurczę, dużo mogę nosić. Komentarz do podziemnych cudów. Brata Justina. No dobra. Mogę wejść na górę, ale to zaraz. Dziennik brata Torella. Biedny brat Jere spadł w przepaść. Jestem pewien, że Kai troszczy się o jego biedną duszę, ponieważ umarł za dobro całego zakonu. Teraz wiemy, że nie możemy przełożyć desek na drugą stronę przepaści, bo nie wytrzymują nacisku. Wygląda na to, że jakaś nieznana siła blokuje przejście. Widzę zarys mostu. Powinno dać się przejść, ale kiedy... Ale kiedy brat Jere, niech Kai czuwa nad jego duszą, rzucał kamieniami w tamtą stronę, wydawało się, że nie ma nic plus powietrza. Musi być jakiś sposób, jakiś mechanizm lub zaklęcie, którego jeszcze nie odkryliśmy. Nie mogę teraz się poddać. Dobra, czyli to pewnie będzie nasze zadanie. Mhm. Klikam i się coś pojawia, ale... Tu nie przejdę. A my coś jest, ale na razie na górę. Atletyka mi wzrosła, o! To co? Dziwnoplazma. Ta diorama starożytnego mieszkańca wciąż mnie niepokoi. Dlaczego wygląda tak martwo? Wszystkie przedstawienia widzieliśmy wcześniej, wydawały się przedstawiać żywe stworzenia, a ta czaszka? Tak podobna do naszej, aż niepokojąca. Nareszcie osiągnęliśmy to, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Ostateczny dowód na to, że Merlin nie mógł sam zbudować menhirów. To o to chyba chodzi. Mhm. Coś musimy jeszcze zrobić, żeby ten most się całkowicie tutaj pojawił. Dobra, no to jedyna droga jest tutaj. Chodźmy. Łopata. Może się przyda. Do kopania czy coś, nie? Dobra. Na razie spokój, ale coś czuję, że... Może tego brata, co spadł w przepaść, spotkamy.
Skalany czerwony kapłan. To może być ten brat. O kurde. Czekajcie, bo tu... Przebija się trochę przez ten, trzeba uważać. Co bandaż robi? Aha, to po prostu lekki pancerz, ale to nic nie da. Aha, to są bandaże na ręce. To są takie owijki. Dobra, zrozumiałe. Zadania, plecak, rzemiosło. Tu, mikstura. Przyzwij konia, wierzchowca. Dziwna plazma. Więc powie się pytanie, czy jak ważny jest fakt, że ten menhir ma 3 ramiona zamiast 4? Skąd możemy się tego dowiedzieć? Jak można badać bez dotykania? Biedny ojciec Abe był na tyle odważny, by dotknąć menhir gołą ręką. Jego nagle zniknięcie wstrząsnęło wszystkimi. Nie chodzi o to, że umarł, on po prostu zniknął, jak gdyby nigdy nie istniał. Po tym wypadku nasz czcigodny papież zabronił komukolwiek dotykać posągu. Muszę coś wyjawić. Słyszę, jak menhir do mnie szepcze. Woła do mnie po imieniu i nie wiem, jak długo wytrzymam. Wiem, że powinienem to zgłosić przełożonym. Po prostu nie chcę. O. No, zaraz może to zrobię i dotknę. Natomiast ja bym chciał ekwipunek. Tu, szybki wybór. Mikstura leczenia i szybki wybór. Coś, co mi tam da zdrowia trochę. Bardzo mało to daje, to nie. Słuchajcie, no wydaje mi się, że trzeba to zrobić. Dotykamy menhiru. Wow. Patrzę, czy to jest sylwetka, nie wiem, rycerza okrągłego stołu, może Artura? Nie, nie wiadomo, nie widać. Mogę tu wejść? Nie mogę. Ale tu jest coś niebieskiego. Błyszczący kamień. Zwiększa magiczny pancerz o 5. Wow. Creepy. Jak Cliff Barker Jericho. Tam był taki dzieciak. Szukałem znajdźki, bo myślałem, że tam ten most. Kim jesteś? I wish I could answer. I cannot remember. I know I am not complete. I remember I once knew who I was. At some point, but I do not anymore. I just am. Czemu tu jest? Co to za miejsce? I do not know. I think it is some kind of prison, deep in the weirdness. Czemu tu jesteś? Why are you here? Przyniósł mnie tu ponuro wyglądający posąg. Are men here that would explain the weirdness surrounding us? Jesteś więźniem? I might be. I do not know. Was I sent here for a reason? Did I end up here by accident, like you? Dlaczego chcesz opuścić to miejsce? I've been here for what seems like an eternity. I feel I am getting restless. You are looking for a way out yourself. I think we might be able to help one another with that. I shall do something. Now, but trust me, the discomfort will be worth the outcome.
Odblokowano zawieszenie czasu. Widzicie, dostałem zawieszenie czasu. No jak znaki w Skyrimie. Nie wiem, czy mogę tam skoczyć. Raczej chyba nie. Czyli, bo to, zobaczcie, jak ja to klikam, to się pojawia na sekundę, nie? No nie. Po prostu. Myślałem, że ja muszę to zawieszenie czasu użyć jakoś. No, teraz jak jakaś arena do walki z bossem w Soulsach. Idziemy. Tępy szeroki miecz. Parowanie jest jedną z najważniejszych umiejętności w walce. Udane parowanie pozwala całkowicie uniknąć obrażeń. Zawieszenie czasu pozwala spowolnić czas. Środkowy przycisk myszy. Wow, myślałem, że... Czemu oni wyglądają jak ze Strażników Galaktyki? Poczekajcie, bo stamina problemem jest. Dobra. I am sorry I did not ask for your permission to do that, but I hope it was worth it, as promised. Co zrobiłeś? I found a bit of emptiness within your heart. A place where I could dwell for a while. Czego ode mnie chcesz? I have already told you. I need your help to leave this place. And when we are out of here, I will need your help finding the rest of me to make me whole again. I feel I am but a shadow of what I once was. Jak mam znaleźć resztę ciebie? Look for what is left of me whenever you step into the weirdness. I know your kind tends to avoid it, but you do not have to be afraid. I will be your shield against the darkness. To kiedy już się dostaniemy? I will try to help as much as I can, but I need you to hold up your end of the bargain. No dobra. Zgodzimy się. Thank you. We shall meet again then. Find the weirdness and look for me within the darkness. Dobra. To lewituje, patrzcie. Czy ja mogę coś tu jeszcze znaleźć? Rozejrzałbym się. Czy muszę stąd wyjść, czy... Czy coś tu będzie? Żadnego skarbu, nic? Skrzyneczki? Nic. No dobra, to wychodzimy. Jestem zupełnie po drugiej stronie. Aha, chyba jestem tu. Wiem, gdzie jestem. Tak. Myślałem, że muszę czas zatrzymać, ale nie. To wystarczyło. Oho, czekajcie. Tu miecz, tu ten, a tu trójka będzie taka. Słyszę tu coś wielkiego. Wow. To są chyba czempioni, co? Z legend arturiańskich. To jest pytanie, czy oni przesuwają to, czy co oni robią, że oni tak chodzą? Nie, to się chyba nie kręci.
coś tam czeka. Zobaczmy na razie tutaj, co mamy. Tytanów, tytani, nie czempioni. Tytanów stworzyliśmy, bo potrzebujemy ich pracy. Strzeż pokoju pracujących, spokoju brakujących tytanów, bo bez nich nie będziemy mieć mocy w naszych murach. Z dala od Tutanchamu i tylko moc naszych podziemi pozwala sięgać tam, gdzie dziwnie sięga. Nawet gdy odejdziemy, tytani będą pracować, tak zostali stworzeni. Z ich mocą pewnego dnia zdołamy zdobyć wiedzę o tym, co za morzem. A tu? Porzuciliśmy wizję, bo to za morzem znalazło się u nas, a tego nie chcieliśmy. Musimy odejść, by się bronić. Oni nadchodzą, tytani zostaną. Czy to jest przeciwnik? O ty! Pomiot dziwu. Alt, unik, dobra. Mhm. Czekajcie, bo tu muszę odbiec. Dostał. Straciłem maksymalne HP. Chyba padłem i to tak działa? Płonący węgielek. Shoots a small burning projectile. Okej, czyli to jest magia. To co, czym on strzela, mógłbym używać. Mhm. Dobrze. Lecimy teraz jeszcze z tej strony. Tyle. No dobra, wychodzimy, ale moi drodzy, słuchajcie, bo ewidentnie tam coś się zacznie, to myślę, że to jest idealny moment, aby zakończyć ten odcinek. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!